No, to mamy mały problem, nagranie mi się zesrało. Na szczęście mam tu dla was taką pseudo kurczę wizualizację. Co się podziało w tym odcinku. No to ten, na początku dostaliśmy kurczę od naszego ojca kurczę autko. Powiedzieliśmy, że zajedziemy kurczę nim na sam kraniec świata. Ojciec powiedział, że jeśli nie boimy się spać, to spoko. Ale kurczę wysłał nas najpierw do South, byśmy tam pojechali. No i sobie jedziemy. A tu nagle bandyta wyjeżdża i do nas zaczyna strzeloć. I my go rozwalamy i on wybucha. No i dzięki temu my możemy sobie jechać dalej do South. To jest właśnie wprowadzenie do kurczę tego, do świata gry. Jeździmy i strzelamy z karabinku. No, i jak już mamy wjeżdżać do miasta i nagle Alicja się pojawia. Przyjeżdża, cholera wie skąd i... Gdzie masz, kolego? Czy możesz normalnie nas oprowadzić po tym miejscu, bo nie znamy miejscowości? A ja takie, no dobra. No, pojechałem, oddałem paczkę i zamiast wracać do Blue Cow, pojechałem razem z Alicją oprowadzić ją po tym. No to najpierw jedziemy sobie tędy do zaimku, ona za nami. I ona takie, to nie tu, jedziemy dalej. Ups. No to jedziemy dalej. Ona za nami, bardzo wolno jedzie. I ona, bup, nie tu, jedziemy dalej. No, i ona, i ten, zajeżdżamy do Trojska i ona mówi, jesteś pewien, że tu nie ma innych osad? Ona a ja takie, no jest jeszcze jedna, ale tam nie znajdziesz żadnych klientów. I ona takie, zobaczymy. I mam dosyć jazdy za twoim autem, masz szekle kurcze, a ja jadę. Ja tak pojechała i pojechała w pizdu. No, i my zostaliśmy w Trojsku. No, jeśli dobrze... No i ten. A, czekaj, cholerka, zapomniałem o czymś. No, to na później. No, i w każdym razie ja pojechałem sobie do Głublmino. Nie, czekaj. Najpierw w Trojsku, tak, pamiętam. Najpierw w Trojsku sobie porozmawiałem z ludźmi tam i oni, kurczę, powiedzieli, że ten, że bandyci grasują w górach i, kurczę, napadają na ich miasto i czy mogę im... I ten, czy mam ciężarówkę i czy mogę im pomóc? No to ja powiedziałem, że mam! I że pomogę! No i faktycznie, kurczę, w pobliżu miasta byli bandyci i dwie furgonetki poprowadziły mnie, żebym im pomógł w walce z nimi. Więc oni poprowadzili... Ja do nich dołączyłem i... I wszyscy kurwa wybuchli, bum! Ups! Dzięki temu zarobiłem parę szekli w tym mieście, takie oto bardzo miłe, poboczne zadanie. No i zarobiłem trochę pieniędzy, potem postanowiłem udać się do... Guglino. I tam był taki menel, zapłaciłem mu parę szekli i on mi powiedział, że w górach jest, kurczę, apteczka. W sensie ten, w górach jest szpital, w którym można znaleźć coś wartościowego. No to... Pojechałem do tego szpitala i znalazłem właśnie, kurczę, medykamenty. No, więc zgarnąłem te medykamenty, pojechałem w takim razie tą drogą i tutaj na skrzyżowaniu zaatakował mnie... Król bandytów! Muszę go, kurwa, stworzyć teraz. No i jadąc sobie tą drogą, na skrzyżowanie zajechałem i spotkałem Felixa, czyli, kurczę, króla miejscowego gangu i on do mnie takie... zapłać 1000 szekli, albo cię rozpieprzymy, podatek od handlowania. Ja takie, pojebało cię, nie widziałem nigdy tyle szekli. I on takie, welpu, zajebać go, i oni... A ja Felixa prosto i Felix takie, o nie, on mnie rozbaćkał, uciekamy stąd. No i uciekli wszyscy. Bum, razem z koroną. No i takie, o kurcze, no, blisko było. Jedziemy w takim razie dalej. A właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, że ten kolega z Gulimo powiedział mi, że jeszcze w górach żyje sobie ogrodnik. I ten, i jeśli, kurcze, ten, popracuję z nim, to on, kurcze, mi da coś ciekawego. No to tam pojechałem sobie tu naokoło do tego ogrodnika i taki ogrodnik, rośliny mi zdychają.
Pojedź do szpitala i skołuj mi medykamenty. Zgadnij co? Mam medykamenty. Zgadnij co? Mam medykamenty, więc mu dałem i on mi dał lepszy karabin. Kurczę, nie chce mi się go już tutaj doklejać do mojego samochodziku. No, w każdym razie doszedłem do wniosku, że zrobiłem już wszystkie poboczne zadania, więc mogę wracać przez South do Gluckhoe, do mojego rodzinnego miasta, do mojego ojca po nowe zadania. Ale co to się stało? Gluckhoe kurwa wybuchło! Niestety przybyłem za późno i nikogo nie udało mi się uratować. Całe miasto spłonęło. Nikt nie przeżył, nawet mój ojciec. I takie, o nie, to pewnie Felix! Wkurwił się na mnie, jak go pokonałem na skrzyżowaniu. I teraz, kurczę, Brudas jeden zniszczył moje miasto. Muszę jechać do rolników i im powiedzieć o tym. I pojechałem sobie do South. Rolnicy mi powiedzieli, że kolego, słaba sprawa, pojedź do zaimki, kurczę, tam dostaniesz coś, co ci pomoże w walce, kurczę, z badziewiem. Ja ci powiem, gdzie on ma kryjówkę, w zaimce dostaniesz broń, pojedź i rozpieprz. No i pojechałem do zaimki. Tam dostałem, kurczę, shotguna, też mi się go tu nie chce wklejać. I uwaga. Musi, kurczę, tutaj na chwilę Felix wrócić. No i powiedzieli mi, że, kurczę, baza bandytów znajduje się w górach. No to tam pojechałem. I takie, czekaj. I takie, kurwo, zniszczyłeś mi miasto. A takie, kurwo, wjeżdżasz mi do bazy, zabić go i... Czekaj, mam tu, kurde, coś ładnego w sumie. I Felix, kurczę, wybuch. I kurczę ten, jego samochodzik, w sensie wybuch, człowieczek przeżył i wypadł z tego auta i takie, kurwo, przyjeżdżasz i psujesz mnie, dlaczego? Ja takie, ty kurwo, czekaj, przepraszam. Takie, spaliłeś mi miasto. Ja taki, i on takie, pojebało cię, my tu mamy umowę, nikt nie spalił twojego miasta. Zapytaj swojej dziewuchy. Hint, hint, nacz, nacz. Nie mam pojęcia, gdzie jest Alicja. Tu jest Alicja, czekaj. O. Zapytaj swojej dziewuchy. A gdzie ona może być? Pojechała do Waterlandu, do Pesztu, kurczę. Tam jej szukaj. Tutaj, przepraszam, zapomniałem wspomnieć o tym, że Alicja pojawiła się wcześniej u Felixa i potem spierdzieliła do Waterlandu. No, to nie to, że on wyciągnął tą informację z dupy, bo tak to może troszeczkę wyglądać z boku. No nieważne, papa. No i kurczę... Ten, z racji tego, że nic tutaj już mnie nie trzyma... Normalnie odwróciłem się, czekaj... No, odwróciłem się i postanowiłem, kurczę... I postanowiłem, kurde, pojechać za Alicją w takim razie do Waterlandu. No i co się działo w Waterlandzie? To już zobaczycie w odcinku. A ja się żegnam. Papa, mam nadzieję, że podobała wam się demonstracja. Cześć.